Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Kapifili, a to odcinek specjalny, ponieważ mamy dzisiaj omówienie nowej aktualizacji, która ma wejść do Gwinta, a praktycznie tylko fragmentu tej aktualizacji, ponieważ mamy tutaj naprawdę ciekawą rzecz. Znajdujemy się obecnie na stronie Gwinta, do której link macie w opisie. I słuchajcie, wczoraj odbył się stream Redów na Twitchu, na którym zostaliśmy poinformowani o wejściu ogromnej aktualizacji, podobno największej aktualizacji w historii Gwinta, w której ma wejść ponad 100 kart, dokładnie około 109 z tego co pamiętam. Tak więc jest to naprawdę ogromna wartość i to trzeba przyznać, że no robi to wrażenie. I właśnie na tym streamie dostaliśmy link do strony, na której mamy te karty ujawnione. Obecnie mamy ujawnionych jedynie 20 na 109 kart. Kolejne karty będą ujawniane z biegiem czasu. Tak więc mamy tutaj opis tych nadchodzących kart. Możemy poznać karty, które wkrótce zawitają do Gwinta w ramach nadchodzącej aktualizacji. W przyszłości znajdziemy tu również zakładki, które pozwolą nam przejrzeć karty dodane we wcześniejszych aktualizacjach. I karty będą właśnie odsłaniane stopniowo, tak więc musicie wchodzić na tą stronę, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej. Dobrze, aktualizacja świąteczna, czyli obstawiam, że wyjdzie gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia. Nadciąga zima, a wraz z nią największa dotychczas aktualizacja Gwinta. Nowe jednostki, potężni bohaterowie, dowódcy i czary wkrótce zasilą szeregi frakcji w Wiedźmińskiej Grze Karcianej. Poznaj ich umiejętności, mocne i słabe strony. Nimi ruszysz do boju. Tak więc mamy tutaj naprawdę sporo ciekawych kart, które za chwilę Wam przedstawię. I jak widzicie, mamy też mieć nowych dowódców. Myślę, że po dwóch dowódców do każdej talii dojdzie w tej aktualizacji, albo jeden dowódca, no jeden, dwóch dowódców do każdej talii. Tak więc myślę, że powinno być ciekawie i ma też za niedługo pewnie wejść nowa frakcja, nie wiadomo jeszcze jaka to będzie frakcja i też nie wiadomo czy wejdzie w tej aktualizacji. No myślę, że może to jeszcze nie być teraz, ale tak czy siak omówię teraz te 20 kart, które zostały nam ujawnione. Tak więc już tutaj mamy pierwsze karty, na początku karty neutralne. Zaczynamy od karty przedmiotu, czyli nowej kategorii, która będzie pojawiać się w Gwincie. Mamy tarczę z łusek wiwerny. Wzmocnij jednostkę o siłę bazową brązowej lub srebrne jednostki z naszej ręki. Tak więc wybieramy jednostkę z ręki i właśnie boostujemy wybraną jednostkę na stole. Dosyć ciekawa karta. Myślę, że taka czasami mocniejsza jaskółka. Mamy chłopską milicję. Wypełnij rząd parobkami. No i to jest, słuchajcie, bardzo zastanawiająca karta, ponieważ o co chodzi w wypełnieniu rzędu parobkami, czyli ilu ma być tych parobków w rzędzie? Nie wiadomo, naprawdę to jest karta, nad którą trzeba byłoby się zastanowić. No pewnie wkrótce dowiemy się więcej. Oczywiście obie to są brązowe karty. Dobrze, dalej. Zobaczcie, mamy srebrną kartę, pomniejsze demony. Mamy oczywiście kota i psa z dodatku serca z kamienia z Wiedźmina trzeciego. I ta karta przenosi jednostkę ze swojej talii do swojej ręki, po czym odrzuca losową jednostkę. Tak więc mamy tutaj kartę naprawdę losową, podobną do Janka, podobną do Sary, jednak tutaj właśnie to, co nam zostaje odrzucone z ręki, jest zupełnie losowe. Tak więc tutaj naprawdę RNG może sporo zdziałać, podobnie jak z zatrutym miodem, jeżeli pozostawimy go na ręce. Teraz czas na legendę. Kolejna karta Saski, tym razem Saskia Smoczy Ogień z siłą 8. Wygnaj karty ze swojej ręki i dobieramy tyle samo kart. Tak więc to jest naprawdę zaskakująca karta. Wszystkie karty z naszej ręki banujemy z gry i są one z gry oczywiście usuwane i dobieramy tyle samo kart. Tak więc całkowicie nową rękę możemy dobrać. No to jest naprawdę, może być naprawdę losowe, ale to jest neutralne, tak więc możemy używać oczywiście we wszystkich frakcjach. Myślę, że to by się dobrze spisywało ewentualnie tak na ostatnią rundę, jeżeli mamy tam dwie
trzy karty w ręku, a tak to myślę, że na samym początku, w pierwszych rundach nie ma co raczej tego używać. I słuchajcie, widzicie już kolejną kartę Geralta. Tym razem Geralt Irden z siłą 10 resetuje wszystkie jednostki i usuwa ich znaczniki, czyli te tokeny, małe karty, które oczywiście te karty tworzą, na przykład tam jaja harpi, przynajmniej tak to rozumiem. I to może być naprawdę mocne, jeżeli tutaj resetuje wszystkie jednostki, czyli oczywiście przywraca ich siłę do siły bazowej, wszystkie jednostki na stole i naszej przeciwnika, i jeszcze ma siłę 10. Ta karta będzie mogła zrobić naprawdę wiele. Oczywiście możemy też dołączyć do dyskusji o karcie na forum Gwinta, klikając poprzez ten odnośnik. Dobrze, to tyle z kart neutralnych. Przechodzimy do kart potworów. I tutaj na pierwszy ogień idzie nam Wilkołak. Wilkołak, nowa przeklęta bestia, która ma odporność, słuchajcie, czyli chyba jest odporna na wszystkie karty, które odejmują jej siłę, bo chyba nie jest to tylko odporność na pogodę, zresztą nie jest to jasno powiedziane, ale ona ulepsza się o 7 przy kontakcie ze światłem księżyca, tak więc światło księżyca to będzie kolejny efekt. Zobaczymy, może będzie jakaś ciekawa animacja, może też będzie jakaś karta związana z dniem, skoro mamy kartę nocy, to może będzie też karta dnia. A wilkołaków oczywiście możemy mieć kilka, ponieważ jest to karta brązowa rzadka. Teraz strzyga. Strzyga, czyli karta w sumie już można powiedzieć, że zapowiadana była Adda, a teraz jej wersja strzygi. Jest to relikt przeklęty, który zadaje 8 obrażeń jednostce, która nie jest potworem. Ogólnie ten art jest ze Steelbooka Wiedźmina 1. Mamy też złotą kartę, Przątka Inkantacja, tak więc jest jakaś złota wiedźma, która ulepsza wszystkie sojusznicze relikty o 2 lub zagrywa brązowy lub srebrny relikt z naszej talii i ulepsza go o 2. Tak więc jest to legenda pod archetyp z reliktami, który obecnie nie jest zbytnio grany, ale być może dzięki tej karcie ten archetyp trochę się rozbuduje. Teraz przechodzimy sobie do kart czarnych, kart Nilfgaardu. I jak widzicie, mamy tutaj Wiedźminów i kolejne tutaj umocnienia do tego archetypu z Wiedźminami. Na samym początku Wiedźmin Szkoły Żmii, który zadaje 3 obrażenia, zwiększa zadawane obrażenia za każdą kartę alchemii w talii początkowej. I mamy też nową kartę alchemii Jad Wisielców, tutaj od razu o niej powiem. Zadaje 2 punkty obrażeń wrogowi wszystkim jednostkom z tej samej kategorii lub niszczy brązową bądź srebrną jednostkę neutralną. Tak więc jest tutaj karta alchemii. Jad Wisielców to chyba jest karta alchemii. Tutaj pisze, że to jest karta specjalna i przedmiot. Akurat tego nie mogę potwierdzić, ale mamy efekt uboczny. Tak więc ci Wiedźmini mogą tutaj bardzo fajnie działać jeszcze z tymi medykami z Vicovaro. I jest też złoty Leto. Kolejny Leto. Tym razem Leto Królobójca. Mamy oczywiście scenę zabicia króla Feltesta przez Leto z Gulety. Niszczy wrogiego dowódcę na polu bitwy i zmienia swoją siłę na 11 lub zagrywa brązową lub srebrną taktykę ze swojej talii, tak więc ciekawa karta i dosyć wielofunkcyjna. To na pewno trzeba przyznać i myślę, że to będzie jakaś fajna synergia z tymi Wiedźminami. Mamy też oczywiście Egana oraz Serita. Królestwa Północy, czyli kolejne 3 karty. Brązowa karta Kołowrotu, czyli stworzenie brązowej maszyny z Królestw Północy i wzmocnienie ją 2. Tak więc naprawdę jest to mocna karta, ponieważ jest to karta brązowa. Jest to karta taktyki, tak więc można go ją na przykład zagrać z Natalisa. I słuchajcie, nie dość, że tworzymy sobie wybraną maszynę, tak więc tą, którą chcemy, to w dodatku jeszcze wzmacniamy ją 2. Naprawdę jest to mocne. Możemy mieć 3 takie karty w talii. Myślę, że to jest bardzo mocne. Trochę podobne do posiłków, czy tam do Stenisa, tylko że tutaj nie mamy losowości, tak więc jest to moim zdaniem świetna karta. Dalej mamy Vincenta, czyli oczywiście jednego z wilkołaków z Wiedźmina 1. Kto grał, ten pamięta. Przeklęta bestia, która niszczy pancerz wszystkich jednostek, po czym wzmacnia tę jednostkę o połowę zniszczonych punktów. Świetna karta do talii z pancerzem, która ostatnio jest niezbyt często grana, ale naprawdę ta talia może być teraz wzmocniona dzięki tej karcie. Możemy sobie rzucić na przykład Trollolo, nie wiem, kilka redańskich elit, Shani, Stenisa
i oczywiście ten Vincent odbiera im pancerz. Potem się wzmacnia o połowę punktów z tego pancerza. No i oczywiście tam jeszcze redańska elita się boostuje. Tak więc tą kartę na pewno będziemy wykorzystywać w taliach z pancerzem. Kolejny bohater to Selkirk. Przeklęty oficer z Edirn stacza pojedynek z wrogiem i ma 3 punkty pancerza i 7 punktów siły. To jest ciekawe, ponieważ nie mamy tutaj nic, żadnych informacji o pojedynku. Jest parę spekulacji co do tych pojedynków. Być może będzie to tak na przykład, że przeciwnik rzuca jakąś kartę, jeżeli będzie miała mniej punktów niż Selkirk, no to właśnie Selkirk tak jakby tutaj wygrywa i tamta karta zostaje zniszczona. Być może tak to będzie działać, ale nie wiem, to są tylko domysły. Tak więc mamy Selkirka, przeciwnika Vandergrifta, czyli znanego wszystkim Drauga. Teraz karty Skojatel. I co tutaj mamy na początku? Na samym początku mamy jednostkę półelfa łowcy, czyli jednostka, która tworzy kopię tej jednostki. I tutaj chodzi o to, że możemy tego elfa boostować i on będzie tworzył kopię właśnie chyba z tą siłą zwiększoną. Tak więc dawna, biedna, poczciwa piechota, można by rzec. No i oczywiście służy to do talii z boostowaniem. Dalej mamy Milen, czyli elfkę, która zadaje 4 punkty obrażeń jednostkom na obu krańcach rzędu, czyli ogólnie może zrobić punktów 13, bo rani 2 razy za 4, czyli za 8 jeszcze ma 5 punktów siły bazowej. Dalej mamy Insegrima, czyli drugą kartę tego bohatera. Tym razem będzie tworzył srebrną kartę specjalną lub srebrną jednostkę Skojatel. Tak więc dosyć ciekawa karta. Kolejne tutaj wzmocnienie do elfów, kolejna legenda do tej frakcji. Dalej przechodzimy sobie na wyspy Skellige. I tutaj mamy kościany talizman. Karta specjalna, kolejny przedmiot, który wskrzesza brązową bestię lub uzdrawia sojusznika i ulepsza go o 3. Tak więc możemy wybrać sobie pomiędzy wskrzeszeniem a uzdrowieniem i jakimś tam lekkim ulepszeniem. Jest też Deran, czyli karta epicka z 5 punktami klanu Dimun. Należy również do przeklętych. Za każdym razem, gdy wróg odnosi obrażenia, wzmocnia tę jednostkę o 1. No i jeżeli pamiętacie, jeżeli jesteście graczami, którzy dłużej grają w Gwinta, to powinniście kojarzyć, że kiedyś topornicy mieli bardzo zbliżoną umiejętność, a praktycznie taką samą umiejętność jak Deran. Obecnie topornicy działają tylko na jednostki w przeciwnym rzędzie, a Deran będzie tutaj grany jako jednostka, która będzie oddziaływać na siebie przy ranieniu jednostek ze wszystkich rzędów przeciwnika, niezależnie który rząd. Tak więc wygląda to naprawdę ciekawie. Wzmocnienie do talii z topornikami. I jest kolejna legenda Him z klanu Brokfar. Jest to przeklęty, który zagrywa przeklętą jednostkę stali lub stwarza srebrną jednostkę stali przeciwnika. Tak więc zagrywa przeklętą jednostkę stali i chyba tak będzie ten Him wykorzystywany głównie do talii z przeklętymi. No oczywiście możemy tam zagrać sobie jakiegoś Morkwarga czy Olgierda albo inne jednostki, Berserkerów na przykład. No a tutaj raczej nie będzie często wykorzystywany na tworzenie jednostki stali przeciwnika, no bo działałoby to trochę jak Avallach Wiedzący, czyli często zupełna losowość, bo przeciwnik może mieć coś naprawdę słabego. No i oczywiście to są te karty, które mieliśmy tutaj podane. Tych kart oczywiście z czasem będzie tutaj więcej, musimy jeszcze po prostu poczekać. Myślę, że kolejny stream Redów będzie wkrótce. Musimy jeszcze tutaj wyczekiwać. I słuchajcie, jedna rzecz, którą udało się zauważyć. Jednostki tutaj nie mają pokazanych przynależności do rzędów, ani też, że są zwinne. Tak więc chyba od teraz wszystkie jednostki będzie można kłaść do dowolnie wybranych przez siebie rzędów. Już nie ma tutaj przynależności. No, co ja o tym sądzę? Myślę, że przynależność jednak powinna być, ponieważ dawało to, moim zdaniem, trochę klimatu. Ale taka jest decyzja Redów, tak więc musimy ją uszanować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. A tymczasem ja się z wami żegnam.
wyczekujcie kolejnych odcinków i kart, które tutaj z pewnością się jeszcze pojawią. Tak więc do zobaczenia, cześć, na razie. Jeszcze tutaj na szybko dodam, że jeżeli jest to aktualizacja świąteczna, no to może będziemy mieli okazję zobaczyć kolejny event w Gwincie, właśnie jakoś tutaj powiązany ze świętami. Tak więc do zobaczenia.